Cześć, witajcie. Paweł Lemański, portal mózgu.com się kłania. Wybór pianina cyfrowego do domu to nie są łatwe rzeczy, dlatego że po pierwsze, instrument musi wyglądać godnie, musi dobrze reprezentować nasze wnętrze. Dynaton, uwierzcie mi, jest zrobiony bardzo przyzwoicie. Po pierwsze, zadbano tutaj o najmniejsze szczegóły, takie jak odchylany pulpit na nuty. Ten pulpit na nuty z tyłu jest zakończony miękkim materiałem. To wszystko sprawia, że uczucie obcowania z tym instrumentem jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Mamy bardzo duży wyświetlacz w tym instrumencie, natomiast ten lewy panel nie krzyczy. Jest on skrojony tak jak większość pianin cyfrowych. Pianina cyfrowe mają to do siebie, że po pierwsze nie rozstrajają się, po drugie możemy dopasować je do własnych potrzeb. Co to oznacza? Mamy takie funkcje jak string resonance, damper resonance, nawet stukot młoteczków. To wszystko można dopasować, kto lubi więcej, kto lubi mniej, i są tutaj takie możliwości. Dynaton DPS 105. Zapraszam. Wiem, że zdania o Dynaton są podzielone, szczególnie przez tych, którzy tylko wielbią instrumenty z najwyższych półek. Wiem, że są instrumenty szkoleniowe i to u każdego producenta są instrumenty szkoleniowe, które są lepsze bądź gorsze. DPS 105 to model, który ma przede wszystkim drewnianą klawiaturę. I w tej cenie trudno o coś takiego. Klawiatura naprawdę jest bardzo dobrej jakości. Po drugie, nagłośnienie. Nie dość, że ukryto tutaj dwa głośniki i dwa głośniki z tej strony, to oprócz tego pod spodem mamy belkę nagłośniającą, która naprawdę daje czadu. To nie jest tak, że ona tam nam nogawki latały, absolutnie nie, ale jest to pełnia brzmienia. Tam mamy trochę więcej dołu, no bo wiadomo, głośniki są większe. Tutaj mamy górę. Naprawdę jest to bardzo mocno spójne nagłośnienie. I jeśli znacie ten moduł brzmieniowy, to na tym nagłośnieniu on brzmi naprawdę świetnie. Nie słuchałem jeszcze na słuchawkach tego modelu, przyznaję się, więc wszystko, co będziemy teraz słuchać, będziemy nagrywać przez wyjście liniowe. Ale uwierzcie mi na słowo, jeśli nie wiem, jak wyjdzie to brzmienie na słuchawkach, ale jeśli staniecie za tym instrumentem, to doświadczycie tego, co właśnie mówię. Nie wiem, jak to jest zrobione, czy to jest kwestia jeszcze innych przetworników, ale na tym nagłośnieniu gra to naprawdę wyśmienicie. A zatem zróbmy taki test. Najpierw zagram na koncert grand piano z użyciem mikrofonu kierunkowego. Zobaczymy, jakie jest nagłośnienie. To samo nagranie przełączę w trakcie i puścimy to nagranie właśnie z linii, z rejestratora Zoom H6. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak się można było domyślać, więcej dołu w nagraniu, pomimo że nagranie jest monofoniczne z mikrofonu, to tego dołu jest więcej niż w nagraniu z rejestratora po linii. Oczywiście w postprodukcji możemy sobie dodać tego dołu znacznie więcej, uwypuklić różnych częstotliwości, natomiast jakby nie patrzeć, z pozycji grającego mamy ogromny komfort. Komfort jest również w ustawianiu różnych właśnie symulacji fortepianu. Bo na przykład, przede wszystkim string resonance. On tutaj występuje, podobnie jak damper resonance. Kiedy wcisnę pedał, jest damper resonance. Bez pedału i z pedałem. Kabinet resonans pojawia się nam wtedy, kiedy
mamy wyłączony procesor efektów. I właśnie procesor efektów teraz jest wyłączony. Słyszycie, że ten dźwięk jest pozbawiony przestrzeni. Teraz się nam pojawia krótka przestrzeń. Wyłączę. To nie jest pogłos, absolutnie nie. Pogłos jest gdzie indziej i pogłosy również są bardzo dobrej jakości. Hammer sound, czyli tak naprawdę młoteczki, posłuchajcie. Bardzo, bardzo fajna rzecz. I na koniec jeszcze jedna. Zresetuję tylko. Proszę bardzo. Mamy różne stroje. Słyszycie, że jeden jest delikatnie podniesiony, drugi delikatnie odstrojony od siebie, co powoduje, że to brzmienie jest bardziej naturalne. Na początku myślałem, że klawiatura RHA3W to ściema, czyli jakiś kompozyt wklejony w klawisze, i po prostu tyle, aż do momentu, kiedy natrafiłem na jeden klawisz. Na klawisz F. Na tym klawiszu F widać słoje drewna. Na żadnym innym tego absolutnie nie ma. Więc to nie jest tak, że maszyna tnie ten sam materiał i gdzieś ten słój się powtarza. Absolutnie nie. Osobny klawisz, wyjątkowy klawisz się trafił. Na pewno zobaczycie na przybitce. Tak więc mamy tutaj do czynienia z prawdziwym drewnem. W kwestii samych brzmień. Brzmienia fortepianowe bardzo udane. W zasadzie każde brzmienie dobre. Te stage'owe, one są takie jasne. Myślę, że pianiści klasyczni będą wybierali German i Classic bodajże, jak pamiętam. Koncert Grand Piano. To są dwa w zasadzie również i moje ulubione brzmienia. Reszta brzmień, wiem, że już padło na jednym z YouTube'ów u kolegi Bartka, padło, że brzmienia dodatkowe są słabe. Pozwolę się z tym zgodzić, ale nie do końca. To nie jest tak, że wszystkie brzmienia są złe, dlatego że mamy tutaj jakby dwa banki brzmień. Jeden bank to bank, który jest starszym bankiem, a niektóre brzmienia są jakby już z czegoś świeższego. Na przykład oboje i flety są takie czyściutkie, bardzo przyjemne. Saksofon już niekoniecznie. Brzmienie syntezatora jednego mi się kojarzy z Rolandem E16. Ci, którzy mieli, to będą na pewno pamiętać to brzmienie. Natomiast wibrafon jest totalnie z innego świata. Brzmienie organowych nawet nie nagrywam, bo one nie są dobre. Poza tym na ciężkiej klawiaturze brzmieniami organowymi zbyt słabo się gra, nie ruszam tego. Klawesyn również jest jakby zupełnie z innej bajki. Bardzo dobrze brzmi, jest taki stereofoniczny. Tak więc są brzmienia, które zachwycają, są brzmienia, które rozczarowują, ale to są brzmienia, z których w zasadzie chyba nawet nie będziemy korzystać. Tak więc co kto lubi. Jasne, zgodzę się, że w instrumencie za taki pieniądz powinno być wszystko super, ale w instrumentach za taki pieniądz nie zawsze i to w każdym modelu nie zawsze wszystko jest super. Reasumując mój wywód, to nie jest instrument do grania wesel. Tutaj nie ma świetnych akordeonów, świetnych saksofonów. Zapomnijmy o tym. To jest instrument do grania muzyki, przede wszystkim klasycznej, ale nie tylko, bo mamy możliwość połączenia piano string, różnych innych brzmień, w związku z tym możemy na tym zagrać w zasadzie wszystko, a możliwości są w zasadzie nieograniczone i o tym powiem za chwileczkę, bo teraz przejdę właśnie do prezentacji brzmień.
funkcje ułatwiające życie. Są również w takim instrumencie. Wystarczy wybrać chociażby system, aktualizację systemu. Mamy kod QR. Jeśli pojawi się system, zostaniemy przekierowani na stronę właśnie z odpowiednim systemem. Prościej być nie może. Aż dziwne, że chyba nikt na to nie wpadł. Przynajmniej ja nie spotkałem takiego rozwiązania. Więc daj na ton, tutaj akurat fajne rozwiązanie, plusik. Kolejna rzecz, mamy Bluetooth Audio, Bluetooth MIDI. Bluetooth Audio pozwala zamienić ten instrument w stereofoniczny głośnik, który brzmi bardzo przyjemnie. Troszkę prywaty, nagraliśmy z zespołem Patlife nowy utwór, nowy rok, nowy ja. I tak on brzmi, naprawdę na tym instrumencie brzmi bardzo fajnie. Ja jestem odpowiedzialny za klawisze, posłuchajcie. Chociaż raz mam taki plan, zajmę się tylko tobą. Wybacz, że w chmurach latam, przecież potrzebujesz mnie trochę bliżej. Wystarczy. Bluetooth Audio różni się od Bluetooth MIDI tym, że przez Bluetooth MIDI przesyłamy informacje MIDI bezprzewodowo, chociażby do tabletu. Aplikacja GarageBand. Mam tutaj pada, no takiego syntezatorowego, fortepian, oczywiście z Dynatona. Co ciekawe, po Bluetooth audio dźwięk z powrotem wędruje do instrumentu. Oczywiście mogą być pewne opóźnienia wynikające z technologii, to jest naturalne. Natomiast do padów, do takich różnych uzupełniających brzmienie fortepianowe produktów jest to naprawdę świetna rzecz. Tak więc potrzebujecie tylko tablet. Tablet transmituje z powrotem do instrumentu dźwięki, słyszycie je w naszych głośnikach, tak więc no nie trzeba niczego innego. Wystarczy Bluetooth audio, Bluetooth MIDI i jesteśmy w stanie bardzo przyjemnie spędzać czas przy instrumencie. Pianina Dynaton wyróżniają się od innych jedną zasadniczą różnicą. Mają taką funkcję, która pozwala się zrelaksować. Ten relaks polega na tym, że słuchamy różnych dźwięków binauralnych, różnych fal. Jest również muzyka tutaj gdzieś tam podłożona pod to. Natomiast nie będę starał się puszczać muzyki, gdyż YouTube po prostu to blokuje. Blokuje film, więc będę to unikał. Natomiast posłuchajcie, ma to pomóc w medytacji, w odpocznieniu. Możemy ustawić sobie timer, głośność na przykład 40, 70, 110, a nawet 200 ponad minut, 240 minut seansu. No to posłuchajmy. I na przykład coś takiego. To był odkurzacz. Cóż dodać? Czuję się zrelaksowany. Myślę, że może to pomóc komuś zasnąć, ewentualnie puścić sobie jakąś muzyczkę w tyle. Ot, taki przyjemny dodatek. Mamy funkcję Piano Assist. Funkcję tę można wybrać z przycisku dedykowanego. Pozwala ona odtwarzać arpeggiatory fortepianowe, ale również wybrać po prostu automat perkusyjny, który brzmi tak.
A oto funkcja Piano Player. Można delikatnie pokusić się, że jest to taki pseudoakompaniament automatyczny. Dynaton DPS-105 potrafi naprawdę wiele. Potrafi nawet być interfejsem audio, w związku z tym jest dedykowany osobom, które nie potrafią się nagrywać. Ten instrument wystarczy podłączyć do programu nagrywającego DAW i to, co gramy, zostanie zarejestrowane w formie pliku audio. Można śmiało polecić tym, którzy szukają czegoś więcej niż podstawowego instrumentu do ćwiczeń, do gry. Szukają bardzo rozwojowego instrumentu, dlatego że DPS-105 to instrument, który posiada Bluetooth, audio, Bluetooth, MIDI. Instrument ten jest naprawdę fajnie zrobiony. Sam go skręcałem, więc wiem, jak to wygląda. Ogromną zaletą jest ten głośnik na dole, który gra bardzo takim dolnym pasmem, ale nie jest to dźwięk mulący. Instrument dla tych, którzy nie oczekują od pianina cyfrowego świetnych dodatkowych multibrzmień, a skupiają się na podstawowych brzmieniach. To, co zostało tutaj zrobione, to naprawdę w przypadku Dynatona naprawdę kilka dobrych półek wyżej. Te fortepiany grają zupełnie inaczej niż w innych modelach. Pomimo, że ta baza brzmieniowa jest bardzo podobna, to nagłośnienie, nie wiem, czy jeszcze jakiś stopień podwyższenia, próbkowania, czegokolwiek, nie mam pojęcia. Gra się na tym instrumencie świetnie. Jest to pewnie również zasługą świetnej klawiatury drewnianej. Świetny mebel, bardzo ładnie wyglądający. Jeśli potrzeba, można go zasunąć. Jeśli go nie wyłączycie, instrument wyłączy się sam, gdyż ma również taką opcję. Jasne, do tych brzmień można się przyczepić, że nie wszystkie są fajne. Chyba jest to jeden minus tego instrumentu, że brzmienia wszystkie nie są fajne, ale jeszcze się nie narodził taki, który wiadomo co. Na plus lewa strona, że wszystko jest pod ręką, wszystko jest mega proste, nie trzeba nawet sięgać do instrukcji. Dwuścieżkowy rejestrator, jest tryb dual, jest tryb split, jest layer, tak więc możemy łączyć brzmienia, dzielić klawiaturę na dwie różne części, czy na dwie równe części. Instrument tak naprawdę dla tych, którzy oczekują czegoś więcej niż typowo pianina cyfrowego. Dynaton DPS 105. Warto spróbować. Na razie pozdrawiam, cześć.